będzie pan przyczas wtedy. Czyli porozmawiamy sobie o tym, co możemy robić podczas wtedy fajnego, bo to jest po to, żebyście odpoczęli. A czego robić nie powinniśmy podczas tej chwili. Pokażemy wam za chwilę film, proszę go sobie dokładnie obejrzeć i zastanowić się nad tym, co było w tym filmie dobre. W ostatnim tygodniu stycznia, tuż przed feriami zimowymi, prezes Lubuskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Okręgu Zielona Góra Krzysztof Turowski wraz z prezesem WOPR oddziału Gubin Jackiem Czerepko przeprowadzili w gubińskich szkołach podstawowych akcję pod nazwą Bezpieczne ferie, niebezpieczny lód. W trakcie spotkania z uczniami przedstawiciele WOPR-u zapoznali młodzież z czyhającymi na nie niebezpieczeństwami, jakie niesie za sobą przebywanie na lodzie w takich miejscach jak ujścia rzek, kanałów, stawów, jezior, a także samych rzek. Wytłumaczyli dzieciom, jak należy się zachować podczas wpadnięcia pod lód, a także jak postępować, będąc świadkiem takiego zdarzenia. Akcję przeprowadzono w trzech gubińskich szkołach podstawowych, gdzie prowadzących zaskoczyła duża wiedza uczniów na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą wejście na zamarznięte akweny wodne. Twardy lub jeździła, prawda? Ludzie mu szumią, ale są takie miejsca na lodzie, gdzie wydawałoby się nam, że lód jest twardy, możemy po nim chodzić. Ale jak troszkę mocno tego naciśniemy, to możemy po tym lód wpaść, tak jak ta łyżwia. Świetnie. A czy po lodzie można robić z rodzicami? Nie można robić z rodzicami. Chyba, że na taki specjalny. Jaki to jest specjalny? Tak. To jeszcze mogę powiedzieć. No bo można tylko statą na lodzie. Ale na jakim lodzie można statą? Na swoim. Bardzo dobrze, na szkolnym lodzie można statą. Że można na lodowisko zabezpieczone. Bardzo dobrze, zabezpieczone lodowisko, gdzie jesteśmy bezpieczni na lodowisko. Dzięki takim akcjom nasze pociechy z pewnością są bogatsze w wiedzę, którą zdobyli podczas prelekcji. Ale przede wszystkim, zanim wejdą na lód, najpierw to przemyślą. Chris looked at me and I...